Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z Gothica Online na serwerze Axel MMO RPG. 65 poziom wbity. Co to oznacza? To oznacza nową mapę. Nie mogę się po prostu doczekać, specjalnie czekałem po wbiciu tego poziomu, aż mi się tam poprzedni odcinek przetworzy i tak dalej, żebym mógł zacząć właśnie normalnie nagrywać i wejść tam razem z wami na odcinku, żeby mieć tą pierwszą reakcję, także miejmy nadzieję, że będzie fajnie. No i z poziomem tym 65 dostaliśmy trzy zadania, także pewnie jedno, te od generała Welfrona, jest jakby powiązane z tym, że dobra, płyniemy czy coś tam. Więc trzeba to wszystko sobie odebrać i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo jestem bardzo ciekaw. I no na tym chyba myślę, że ten odcinek będzie polegał. Wejdziemy sobie na nową mapę i będziemy zwiedzać, zobaczymy co i jak tam tą mapą, jak to w ogóle wszystko wygląda. Także, co na początku? No może weźmy do tego Welfrona pójdźmy, nie? Czyli teleport na garnizon. Nestor. Gdzie był Nestor? Teraz mi się musi przypomnieć. Albo dobra, odpalę sobie, bo wiecie, chcę po prostu te trzy zadania wziąć od razu. Odpalę sobie poradnik. Żeby właśnie... Co to tak mi długo przynosi? No, długo trwała ta animacja, ale dobra. Odpalę sobie poradnik, bo naprawdę zapomniałem do końca, gdzie oni byli, ci... Nestor to gdzieś tu chyba był właśnie, Welfron to wiadomo, ale chyba, że tamten trzeci to jest już po prostu z Jarkendaru, nie? Także za chwilkę to ogarniemy. Dobra, już sobie to odpalam na telefonie. Welfron, dobra. Dobrze cię widzieć, wszystko gotowe? Pora udać się na statek. Wszystko załatwione, a co z wami? Jak nastroje ludzi? Tak jak zawsze, ci ludzie niczego się nie boją, idą w nieznane z imieniem Inosa na ustach. I tak zostanie po kres ich dni. Udaj się do Jacka i każ mu podnieść kotwicę. W takim razie do zobaczenia na pokładzie. Dobra, długi rejs, porozmawiaj z kapitanem statku, okej, to mamy. I Nestor i Leaf. Dajcie mi chwilkę, bo... Czemu mi się to nie chce załadować? No kurde, naprawdę? Nie chce mi się to załadować w ogóle na telefonie. Dobra, jesteśmy z powrotem. Nestor to był przecież ten, który tu na ławce siedzi i którego anihilację robiliśmy. Właśnie mi tam na gildii napisali, bo zapomniałem już, a nie działa mi ten poradnik ze spisem NPC i jakaś tam prośba o dostęp by była i musiałem coś tam napisać czy wysłać coś i muszę czekać, nie wiem, dobra. A Leaf jest tak w Jarkendarze, także tylko Nestora ogarniemy i lecimy na Jarkendar. Nestor wygląda, jakby jakiś czas temu przegrał walkę, jego pancerz jest uszkodzony, a wokół roznoszą się jakieś małe plamki krwi. Nie wyglądasz za dobrze, a ja według ciebie wyglądam. Jakbyś spotkał kilku orków na swojej drodze lub kilkunastu. Cholerni zielonoskórzy, a więc coś ci się stało? Cóż, już i tak po wszystkim stoczyłem walkę z jednym z orkowych hersztów. Jak widać nie poszła po mojej myśli, nie musiałem ratować się ucieczką pierwszy raz w moim życiu. Każdy wojownik musi przełknąć kiedyś smak porażki. Najwyraźniej. Szkoda tylko mojej tarczy. Kiedy stwierdziłem, że musiałem się ratować, że źle zapiąłem sprzączkę i zsunęła mi się z pleców. Tarcza? Wykuta w Nordmarze przez kowala z klanu Młota. Trudno o taką drugą, a szczególnie w tej okolicy. Mogę ci jakoś pomóc? Możesz mi pomóc jedynie odzyskać tarczę, tylko nie wiem jak to zrobisz. Coś wymyślę. Aha, okej, czyli wychodzi na to, że... No tak, słyszałem o tym. Boska tarcza jest potrzebna również do questa, czyli tarczę, którą my też potrzebujemy ogólnie, żeby ją założyć, no to też jest potrzebna do tego questa. No dobra. Na spokojnie. Skupmy się na tym, o czym mówiłem, czyli płyniemy do Jarkendaru. Teleport na latarnię. Idziemy rozmawiać z kapitanem statku. No i co? Miejmy nadzieję, że będzie fajnie. Jack, gotowy? Rycerze już tu będą, lada moment. Pytasz pirata, czy jest gotowy do rejsu? Człowieku, to tak jakbyś spytał dzika, czy... A nieważne, pewnie, że jestem gotów. Jest pewien problem. Taka długa podróż poniekąd kosztuje. Utrzymanie takiego okrętu w idealnym stanie też nie należy do najtańszych. Wiem, do czego to zmierza, niech będzie. Pokryje koszty wyprawy. Dobrze, że nie wspomniałeś o tym przy Welfronie. Wypróby ci flaki. Dlatego mówię o tym teraz. No nic, jeżeli kwestie finansowe. Mam już omówione, możemy zaraz ruszać. Daj znać, kiedy będziesz gotowy. Kilka dni i będziemy na Kolinis.
Do Jarkandaru, czyli taka podróż, jakby nas będzie zawsze kosztowała milion, wychodzi na to, okej. Okay. Wygląda na to, że jesteś tu pierwszy raz. Oznacza to, że twój poziom honoru został ustawiony na 1000 punktów. W dolinie możesz spotkać innych podróżników, którzy będą chcieć cię zabić, aby odebrać twoje punkty. Zbierz odpowiedni ekwipunek i walcz o punkty oraz medale honoru i pamiętaj, śmierć w Jarkandarze oznacza również, że utracisz 1% twojego aktualnego doświadczenia. O, gruba informacja. Widzę, że ktoś tutaj sobie biega. No co, no. Na razie to wygląda tak, że po prostu jesteśmy w obozie piratów, nie? Ale no jednak... nowi NPC-ci są, coś tam jest nowego, na pewno, nie? Widać już, że jednak troszeczkę to zostało przerobione. Ciężko mi powiedzieć, za co mam się tutaj wziąć, ale no jestem tu pierwszy raz i... jest generał Wellfront, tak się na początku może tutaj zerknijmy. Thorn jakiś jest, Ognik, czyli takie podstawowe... postacie, Thorn, Jan, Cedric, tu jest Leaf, o, od niego też jest quest dzienny, w sumie możemy, Leaf, możemy od niego wziąć w sumie ten quest, który tam dostaliśmy. O, jesteś, właśnie cię szukałem, co powiesz na małe polowanie na konsacze? Polowania i trunków nigdy nie odmawiam, świetnie, trzymaj to zlecenie od kapitana piratów, najlepiej jakbyś zajął się tym jak najszybciej, nie ma sprawy, załatwię to. Pierwsze zadanie, 300 konsaczy, okej, okay, źle to nie wygląda. A dzienne zadanie? Jeszcze nie... no, jeszcze wychodzi na to, że nie jest dla nas dostępne. O! No tutaj całkiem inaczej. Tak... kronikami tutaj trochę zajechało, nie? No jakże nie, jakże nie. Smoła? Kurde. Dużo tego tu wszystkiego po prostu i ciężko mi się tak... Ale fajnie, że to zostało naprawdę pozmieniane. Coś tam. I... no jest inaczej niż zawsze, nie? O, to są te słynne kwiaty Jarkandaru, tak? Da się podnieść? Tak, to znaczy owoce. Widziałem właśnie u Ognika, że były potrzebne, także... mamy pierwszego. To jest taki jakiś cieniostwór. Aha. 80 poziom. Kurde. Ej, nie chciałem kopać, ale dobra. Będziemy mieli potwory, z którymi nie będę mógł jeszcze walczyć, z którymi, to znaczy, nie będę mógł dostać w ogóle expa, dropu i tak dalej. A w M2 już się tak przyzwyczaiłem do tego, że po prostu te najwyższe levele możemy sobie klepać, nie? A tutaj lipa, ale chociaż poznaliśmy sobie resp na przykład takiego cieniostwora i nie był wybity, także spoko. No co, no fajnie by było wyjść z tego obozu też, nie? To wiadomo, to się tam z czasem ogarnie to wszystko, tą miejscówkę tych wszystkich ludzi, gdzie kto jest dokładniej. Jakieś wyższe poziomy i tak dalej, jak będziemy mieli, no to na pewno nam coś tam wskoczy, ale tu widzę, że same 80 poziomy biegają. No jest jeden 65, no. 80, 80, 80, 80 i 85. Korsarz? To jest jakiś tytuł. Pierwszy raz widzę chyba taki tytuł, korsarz. Zawsze właśnie jakiś egzekutor, niszczyciel, na przykład, który ja mam. Korsarza nie widziałem jeszcze. Halloween też kiedyś jakiś widziałem. Ale to bardzo rzadko, ale no, korsarz? Jakiś typowy, chyba jarkandarowy. No dobra. Ranny strzelec, coś tam, konsacze. I co to są w ogóle za poziomy? 60, 70 to znaczy, okej. Okay. Jak to wygląda? Na... 4 kryty, na 3 kryty mamy chyba takiego konsacza. No na 3-4 takie, no okej. Okay. Coś tam już zaczynamy dostawać, pergaminy jakichś pradawnych. Owoce Jarkandaru też dostajemy z konsacza. W ogóle to sobie bestiariusza zaraz zobaczymy. No i też ogólnie wygląda to tak, będzie to wyglądało tak, dobra, bo tutaj klepią nas trochę, o kurde. No właśnie. Już miałem mówić, że będzie to wyglądało teraz tak, że ja muszę stanąć na 65 poziomie. Dobra, bo zginę. Tutaj to mnie lag zabił. Strzelam kurde do konsacza i gówno mu robię. To jest nie fair naprawdę tutaj. Ale co, jak chciałem powiedzieć, że na 65 poziomie się zatrzymuję. Póki nie zrobię tego ekwipunku i nie nadrobię badania
to znaczy biologa, tego badacza, to znaczy i ognika, to no nie będę szedł wyżej z poziomem, bo po prostu musi to być nadrobione. Tak samo właśnie no ten ognik, który z M2 jeszcze jakiś tam jest, jakieś tam dwa ogniki chyba są, no to muszę to nadrobić. Zerknijmy sobie na ten bestiariusz. I zaczynamy tutaj od kąsaczy, ok. Następnie będzie jakiś pustynny szur, ale też z poziomem 70. A nie, tych owoców to mi pewnie 4 tylko od razu wpadło, no tak. Czy coś takiego. Pergamin pradawny, twardy pazury kąsacza, ikły kąsacza, ok. A ze szczurka mamy też pergamin, ogon pustynnego szczura i tropikalne mięso. Czyli no to wszystko pewnie na ogniki jest potrzebne, chociaż ten pergamin to nie wiem jeszcze szczerze mówiąc. A co jeżeli chodzi o jakieś posągi na przykład? Posągi. Tutaj są jakieś 90, to nie. Poprawdy, okej, czyli uzdrowicieli, kapłanów są na 70. 75, uczonych, 80 to już jest wojowników, czyli my sobie jedynie możemy te pierwsze 3 do... chociaż uczonego też jeszcze nie możemy, muszę mieć 66 poziom, czyli uzdrowicieli i kapłanów możemy jedynie. Z uzdrowicieli? Co to jest? Nie leci ta starożytna skrzynia? W ogóle? Chyba, że nie jest uzupełnione, mam nadzieję, tylko w bestiariuszu, no bo to jest ta eventowa skrzynka, nie? Bo tu patrzymy, w kapłanów już jest, a uzdrowicieli ten sam poziom nie ma. Ale wprawdy jest, no tylko, że ta dwójka, to wiadomo, ale tutaj powinna być ta trójka jednak. No dobra, mniejsza, jakieś posążki Adonosa, czyli tu wychodzi na to, że to tak samo działa jak z Inosa, tymi skrzynkami w M2. No i po prostu na wcześniejszych mapach, dobra. Klucz do kanionu zdobywcy. No tak to no, co ma się tu różnić? No nowe mikstury są na 70 na przykład jeszcze. Stare spróchniałe skrzynki, już czwarty etap, poziom. Artefakty. No dobra, a minibossy? Co jeżeli chodzi o jakieś minibossy? Coś bym tam mógł sobie klepać, czy nie? Przerośnięty kąsacz. Posążki nosa też tu nadal dropią, okej. No i w sumie król szczurów, no to... troszeczkę takie, no, prawie że identyczne przedmioty. Matka polnych pełzaczy, przywódca stada, czyli brzytwiaki jakieś, okej. A bossy. Będę w stanie tu coś w ogóle ubić na tym jarkendarze. Mnie to zastanawia, czy ja w ogóle będę miał dojść do jakiegokolwiek bossa tutaj, czy będę, nie wiem, zabijany, czy... wiecie, czy to jest po prostu tak poobstawiane wszystko, że nic nie zrobię, żadnego bossa, tylko na przykład na dungeonie będę mógł sobie coś tam jedynie zrobić. Ciekawe, no będę musiał zobaczyć. Ale... a, jeszcze Thorn mnie w ogóle jakiś wzywa, to zaraz zrobimy sobie to. No, nie wiem, mniej więcej tak to wygląda. Nie wiem, jak duża ta mapa jest, pobiegałbym tutaj. Tam w lewo, no to wiadomo, że zawsze się na ten kanion biegło. Jakieś takie miejsca. Na pewno jest duże. Elita bandyta. O kurde. Tak się przyzwyczaiłem do tego. Dobra, to na razie nic nie róbmy. Tak się przyzwyczaiłem, ja tu muszę mieć okule jeszcze. Że te potwory to szybko giną ode mnie, a tu teraz tutaj to będzie jazda. Pobiegamy sobie, posprawdzajmy w ogóle te tereny, jak to zostało tu zmienione. Ej, przecież są teleporty, no już zapomniałem. Że przecież to nie jest single player. Zaraz zobaczymy. Bo ten kąsacz mnie tu kąsi. Kąsa. No i co to jest w ogóle? No zobaczcie. Ja chciałem go zabić, on nie dostaje hitów ode mnie. Jak ja mam z nim walczyć? Dobra, za daleko chyba wybiegł po prostu. Czyli tak, obóz piratów, no to byliśmy kanion. Kanion, jezioro, kanion, wyprawa, rozdroże, chata pustelnika. Opuszczone tereny, starożytne ruiny. Po kolei lećmy, kanion. No to wiadomo, no to co tam po lewo biegliśmy sobie, ale chodzi o to po prostu... czy mi jest jakiś tu NPC-tów też znajdziemy? Są te szczurki. Szczurki są takie same jak kąsacze. Jeżeli chodzi o zdrowie, coś takiego. No, raczej to samo. Nadal biją. No dobra, czyli... fajnie by było
mieć więcej HP, czy coś takiego, nie? Także zbrojka musi zostać, myślę, że niebawem robiona. Za chwilkę. Chociaż my tak naprawdę wybiliśmy ten 65 poziom, co nie? I my ją możemy już wytworzyć, chociaż na początku chciałem sobie zrobić ten cały ekwipunek na 60 spaczenia, ale no zbrojka pewnie najwięcej defa będzie dawać. O, artefakt zwinności na wpadł przy okazji z roślinki. Co do artefaktu, to właśnie, zaraz wam coś jeszcze tam pokażę. Dobra, brzytwiaki są. I mnie zastanawia tamten obóz, czy tam też są orkowie, czy jak to jest? Kurde, te wszystkie potwory mnie tu biją. Ależ tu będzie ciężko na początku. Nie wiem, muszę jakieś porady zaciągnąć od kogoś jeszcze. Jak tu w ogóle działać? Są orkowie faktycznie. Jak tu działać, nie? Co to? To bardziej Shreka mi przypomina niż orka. A to gobliny są. Orgelita. O, jest ziomek z gildii. Pozdrawiam ekskluziwa. Ja sobie tutaj tylko sprawdzam tereny. No dobra, czyli wychodzi na to, że tu są orkowie. Elita, ale to nie są tacy elici, tylko po prostu tacy są. Tu pewnie jak można wejść, a można, to jakieś bossy są w środku czy coś. O, posąg uczonych. Kurde, szkoda, że hity możemy zobaczyć w sumie, nie? Dobra. Ale mnie to bije. Dobra, nasze hity są spoko, ale mnie to bije mocno. Szkoda, że to nie są te 70-ki, tak to bym sobie coś tam ubił, ale no... Jakiś typ w ogóle. Fajnie, fajnie wejść tak na nowe tereny. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. Na razie jestem... pod wrażeniem, można powiedzieć, że jest spoko, bardzo spoko to wygląda wszystko. To tylko obawiam się o siebie bardziej, w sensie, że ja tu za dużo nie zrobię. Myślałem, że nawet no, ta moja postać jakaś tam jest, nie jest jakaś tam słaba, ale tu widzę, że ciężko jest strasznie. Tak się wydaje może, nie? Dobra, ten kanion to na razie zostawmy, wyprawa. Ciekawe, czy właśnie z poziomem 65 sobie jakąś wyprawę po prostu blokowałem. Rozdrożę. Okej, czyli to jest tu, co biegliśmy, za obozem drwali, spoko, spoko, czyli w dół też pewnie jak będziemy sobie chcieli pobyć, możemy chwilę pobyć, no bo jednak tam 30 sekund musimy poczekać na teleport, to też właśnie znajdziemy jakiś tam przeciwników. Okej, polny pełzacz. Tak wiecie, mniej więcej się rozejrzymy, zobaczymy. Jak to tu wszystko wygląda. Te jaskinie, właśnie jakieś takie rzeczy, które się z nocy kruka single playera pamięta, to pewnie też są jakieś tam, w ogóle nowe kufry są, otworzyłbym, ale to pewnie jakieś tam właśnie bossy czy coś będą, nie? Nie wezmę chyba takiego spota, nie? No to strasznie mocno mnie biją. Strasznie mocno. Dobra, przeteleportujmy się dalej, może chata pustelnika. No to się tak kojarzy te miejscówki, tylko że wiecie, to pozmieniane coś tam pewnie jeszcze więcej jest. Zobaczymy jakie właśnie. Ale się rzucają w oczy strasznie te owoce Arkendaru i fajnie. O, już zostałem zabity, już procent został mi zabrany i wychodzi na to, że będę musiał strasznie uważać na to, bo ja tutaj będę pewnie na hita ginął od każdego gościa. Franchinici, jakiś mnie zabił. Może przypadkowo, bo może tam celował w jakiegoś mobka i może jakoś przypadkowo mnie zahaczył. Mniejsza, ale no po prostu będę musiał uważać, bo będę za każdym razem ten procent tracił, to ja sobie tutaj, chociaż w sumie to nie muszę uważać. Mam zamiar stać na 65 poziomie. Nie muszę uważać. Na razie nie będę nic wbijał. Zanim się nie rozkręcę z tym ekwipunkiem bardziej. O, możemy otworzyć sobie. I jak to właśnie z tym dropem tu wygląda, czy... ta stara esencja, czy jest właśnie z tych... skrzyń tutaj w Arkendarze jakiś lepszy drop? Okej, tu są ścierwojady jakieś jeszcze.
opuszczone tereny. Lećmy po kolei w sumie może, nie? Brzytwiaki. Chwila, bo nie mogę sobie przypomnieć. A, dobra, okej. Wiem, gdzie jesteśmy. Tu byśmy zaraz w lewo zaczęli skręcać, to byśmy do pustelnika chaty. Dotarli, a prosto na górę w sumie to... do niby magów wody z Nocy Kruka, ale to... też w sumie to możemy przebiec, nie wiem, czy te potwory tak na kogoś... czy tak na mnie? No, no mniejsza. Na szczęście nie ginę podczas samego biegania, więc... spoko. No i jak to tutaj wygląda? Ktoś tu jest? No nie, same potwory. Te owoce Arkendaru, no to mam zamiar ogólnie sobie zbierać, jak tam widziałem, że 1000 jest tego potrzebne, to... tak wiecie, przy okazji po prostu będzie nam to wpadało, co nie? Na szczęście... nie są jakby te tereny ukrócone, nie? Że na przykład nie ma jakiegoś obozu czy coś, tylko po prostu to wszystko wychodzi na to, że chyba jest. No czyli na razie w sumie tak naprawdę mijamy te potwory. O! Możemy ten posąg zniszczyć. Takie, które możemy niszczyć, nie? Kolejne posągi. Może być spoko tutaj. Chociaż może nie, nie wiem, może jest teraz resp na przykład tych posągów, ale... może nie będzie aż tak dużo ludzi biegało tutaj? Że będę w stanie cokolwiek zrobić? Nie wiem, ciężko powiedzieć, ale... można jakiś posąg sobie spróbować zniszczyć. Dobra, no nasze hity są ok w ten posąg w sumie, no, tylko że jak my dostaniemy tym piorunem, to trochę to nam zabiera życia, ale dajemy radę ogólnie. Spoko. W ogóle, a też bez dopalaczy w ogóle nie biegam. Spalmy sobie wszystko. To też ma przecież dużą... różnicę, nie? Zobaczmy teraz, jak będzie wyglądało z kąsaczem. No kurde, te trzy hity są... no lepsze to niż cztery, nie? Ten uzdrowicieli też na przykład sobie możemy zniszczyć od razu. Mamy 21200 już życia. No spoko. No jakieś takie posążki Adonosa, coś tam, coś tam. Dobra, bo chciałem się przeteleportować. Starożytne ruiny chyba. Nie byłem. A, to jest to. Dobra. Dobrze wiedzieć. Muszę poczekać chwilkę. I się zaraz przeteleportujemy dalej. No ale tak to na razie spoko, spoko, spoko. Martwe ciało, pewnie jakiś questik będzie. Piramida magów wody. Dobra. Tajemnicza postać. Wstęp tylko dla osób z poziomem 70. Ok, plus. Nie wiem, no nic z nimi nie możemy jakby robić, także... jak się tylko orientujemy. A są magowie, okej. Okay. Oberon, Seraphius, Hefesto, Alsandir, Luka, Magnus. Także magowie wody są! prastara esencja, błogosławieństwo bogów. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, czy to... coś tam się różnią te skrzynki, czy jednak, jeżeli my byśmy mieli po prostu poziom wyżej ten... te otwieranie tych skrzyń, to by coś się tam różniło. Bagno, obóz bandytów może weźmy. No, normalnie to wygląda. Okej. Czyli no... jak jest dużo, bo naprawdę jest bardzo dużo osób z imionami, to ciekawe, czy ze wszystkimi będziemy mieli jakieś questy.
Nieźle, nieźle. Handlarz. Dalej możemy wejść, wyżej. Muszę się naprawdę zorientować. Witamy. Witamy w kolonii. No właśnie, dokładnie to o tym pomyślałem i dokładnie to napisał. Ten sam chyba, tak? A nie, to jest Adanos Volt Gwort jakiś. Surtur. Kiedy do kruka możemy dojść? Pewnie tak. W sensie jest pewnie dungeon taki, nie? O kurde, dobra, idziemy są jakiś. Jakie levele? 80? 9. 89 poziom, jakiś szkielet. Surtur tu widzę. A Surtur to Torus jest. Imię sobie zmienił. To widzę, że z bronią w gotowości. Uliar. Taki, można powiedzieć, podróżniczy odcinek nam wyszedł. Ale no co, no trzeba to wszystko ogarnąć sobie, nie? No właśnie, przecież możemy zobaczyć w pomocy dzienne questy. Możemy od kogoś brać na 65 poziomie, możemy od Korwina. Tylko jeszcze nie wiem, gdzie on jest. Może w sumie w tym pierwszym obozie, nie? Kraniec z bagiem, wąwóz, wielka jaskinia, podziemia, jakieś, nie wiem, jeszcze sprawdźmy sobie. Strażnik przejścia. Nic nie możemy. Posąg strażników umarłych, czyli chyba to wychodzi na to, że jakiś na wyższy poziom dungeon. O kurde, to w ogóle jest całkiem jakaś nowa miejscówka, nie? Ładnie te posągi wyglądają swoją drogą. No okej, tutaj się skręcę. O, nieźle. Spoko, spoko. Wielka jaskinia. Opancerzony szczur? Co to za miejscówka w ogóle jest? Dobra, to coś nowego. Ale jakąś dziwną animację. No, tak się rozciągają te szczury na początku. Co to jest w ogóle za animacja? Dobra, my to chyba stąd idziemy zaraz, bo to nie możemy tak sobie biegać tu. Jakieś nie nasze tereny jeszcze. Ale nie wiem, gdzie ci ludzie tak biegają po tych jakichś ekspowiskach, nie wiem, czy są jakieś respy tych bossów, czy coś. Chociaż do bossa to pewnie nie mam podjazdu. I mówię, no zanim nie zrobię sobie tego wszystkiego, tego eku ognika badacza, no to nie ruszamy się z tym poziomem też. Co jeszcze możemy? Wąwóz? Nie braliśmy chyba tego. O kurde. Szkielety. One biją? Biją. Fajnie jest to, że jednak są jakby nowe jakieś tam miejscówki. Pewnie dalej się jakoś, nie wiem, w kanion pójdzie, czy całkiem inaczej to jest? O ja pierdziele! No to jest fajne, to mi się podoba. No nie powinienem tu biegać, ale... W sensie, no nic tu nie zrobię, ale no zwiedzać możemy chyba, nie? To na jakiś dungeon wejście, czy coś będzie? No, tu się pewnie jakiś boss respi. 100%. Boss czy tam elita, na pewno. Coś tam się respi. Okej. No co, tak to wygląda na razie. Groźnie, no z większości potworów, no to... Nic nie zrobię za bardzo. Z większością. O, aligato. Też właśnie jaskinia, to może też jakiś boss się respi. Bardzo możliwe, nic niby nie ma, ale to zawsze może być wybite, nie? K
kopać możemy? Skarb? Nie możemy niestety. No co, no tak mniej więcej to wygląda. Wróćmy sobie do obozu piratów. Zobaczmy, czy jest ten gościu, który tam ten quest mi daje. Thorn. Corwin, to jest ten, który mi dzienny może dać quest. O, co on w ogóle tu sprzedaje? Crafting. Aha, korsarz. No to już wiemy. Silny na posągi i pozyskiwane złoto z posągów. Za te dukaty. Jakiś kurde ostry grog, grup prawdziwego pirata, moneta chwały. No i esencja i jakiś tam sakralny element. Pewniaczek. Hej kolega, nie masz może. Przy sobie kilku dukatów? Po co ci one? Jakby to jestem odpowiedzialny za pilnowanie naszego skarbca, ale ostatnio bawiliśmy się w obstawianie. Myślałem, że to pewniaczek. Obstawiłem trochę dukatów ze skarbca. No i Thorn powiesi mnie za jaja, jak się o tym dowie. Jak będzie, ile przegrałeś? Myślę, że 50 sztuk w zupełności wystarczy. Drobniaczków się nie doliczą. 50 sztuk? Ja to dostałem... Okej, czyli 6 medali odwagi, rum prawdziwego pirata, ciężka sakiewka. Dostałem 20 takich dukatów chyba. A nie, to my to mamy monetę Raxus, to całkiem co innego. To nie wiem, skąd to w ogóle brać, jakby jeszcze. Z tych, nie wiem, jakichś tam potworów, czy... Okej, sprawdzonego wodza na przykład. Jakieś legendarne monety, to jest do ogarnięcia dużo, ale no... Okej. Thorn. Skryba. Tam ci paladyni też. A tu jest ten Thorn, dobra, to jest kapitan. No tak, bo coś tam chyba tamten mówił o tym. Królewscy? A ty co jest za jeden? Nie wyglądasz jak jeden z nich. Jestem... Aha, ognik do mnie zagrał? Zresztą to nie ma znaczenia. Tyle tu gówna i jeszcze mamy królewskich na głowie. Złom mnie Thorn? Aha. Coś się ognik pomieszał z Thornem, okej. Czego tu szukacie, psu braty? Przypomniałem tu z zakonem płonącej róży, dowodzi nim generał Velfron. Nie mamy żadnych złych zamiarów, jesteśmy po to, aby dowiedzieć się czegoś więcej o pewnym człowieku. Nie wydam wam żadnego człowieka z mojej załogi, zapomnijcie o tym, jeżeli po to tu jesteście, wyciągnijcie broń. Dasz mi dokończyć? Sztywniaki, pamiętaj z kim rozmawiasz, nie udzielę wam żadnych informacji za darmo. Czego chcesz? Pomocy, powiedzmy, przysługę za przysługę, mamy ostatnio sporo problemów w Jarkendarze. Dzieją się też niepokojące rzeczy, a ja nie zamierzam wysyłać twoich ludzi ryzykować ich życia. Ale zanim, powiedz kolego, gdzie zamierzacie się osiedlić? No, wasz obóz wygląda dość bezpiecznie. No właśnie, widzisz przyjacielu, wytłumacz teraz mojej załodze, że królewscy będą koczowali w naszym obozie. Myślibyście obsypać nas górą złota, by się zgodzili. Mogę zająć się jedzeniem, natomiast kwestię złota mówisz z Velfronem. Pasuje? Niech będzie. Okej. Okay. Cena pobytu. Z Velfronem musimy porozmawiać. No dobra, no. Zagadkowa skrzynia. Ej. Możemy to zrobić. Zróbmy sobie jedną taką skrzynię, tylko to... 3 miliony kosztuje? Kurde, ale dobra, jedną tylko. Zagadkowa skrzynia. Zielony nowic, już mogłem iść do maga jakiegoś czy coś, żeby mi podgląd tego dropu ze skrzyni dał, ale... Zielony nowic już. No dobra, następnym razem to zrobimy. Czyli no, do generała... Z generałem pogadajmy i... Dobra, gdzie on był? A, tutaj był obok. Zajebiście, dobra robota chłopcze, porozmawiam z Thornem i umówię kwestię naszego pobytu w ich obozie, powodzenia zatem. No i coś tam, no i dobra. Czyli... Musimy teraz ze skipem, dobra, my sobie to powoli będziemy robić, bo to nie wiadomo ile to nam zajmie, a tak mieliśmy tylko zwiedzić. Także no co, na tym sobie to zakończymy. Trzymajcie się, do kolejnego, cześć.